No muszę wam powiedzieć, że jestem ostatnio zaskoczony, tak w przerwie, bo cały czas się to piwo zaciera, temperatura jest właściwa. Zaskoczony szybkością realizacji zamówień przez sklepy internetowe. Coś musiało się poprawić dla klientów na dobre, bo muszę powiedzieć, że po 2 dniach od zamówienia, czyli już na ten drugi dzień, dostarczana jest przesyłka. Proszę, w czwartek wieczorem zapłaciłem, w sobota godzina przed 12:00 jest. Kiedyś czekało się tydzień. Były takie momenty, tak? Brawomater miał kiedyś takie obsuwy, że szok. Nie pamiętam, masakryczne terminy. Dzisiaj jak zamawiasz, na drugi dzień masz. Zdradzę wam co nieco, co będzie ważone. Może sami zgadniecie. Jak powiem wam, że to będzie na chmielu Challenger and Fuggles. Jak myślicie? Zaraz zmierzymy efektywność pH metra oraz pasków. Troszeczkę cukru kandyzowanego. Następne dostawy gipsu. To jest 100 gramów. Lubię gips. Wiecie dlaczego, nie? Paski, dobra. Mam do tego pewną zagwozdkę. To jest woreczek tak zwany muslinowy. Ten woreczek, którym gotuje się chmiel, znaczy wrzuca się chmielem. Ja używałem tego raz czy dwa i kurczę, raz udało mi się niestety piwo, uważam, że skazić. No. Co to jest? Kilogram, ale co to jest? Laktoza, cukier mleczny. No to chyba już wiecie, nie? Co będzie ważone, nie? Laktoza, Fuggles. Pale chocolate. To jest naprawdę słód, który wzbudza u mnie szacunek. Pale chocolate to jest słód, który da wam naprawdę świetny smak czekolady w piwie. Uważam, że lepszego słodu czekoladowego jeszcze nikt nie wymyślił. Jak słodownia Thomas Fawcett and Sons. No, akurat ja to wziąłem z twojego browaru, to chyba widać, ale ten słód jest w każdym, myślę, że w każdym, w większości, w każdym sklepie piwowarskim, więc ja go polecam. Polecam słód Pale Chocolate. 560 do 900, do 690 EBC. Słód Krystal. Dobra, nie będę pokazywał metek, bo naprawdę powiecie, że to jest jakiś materiał sponsorowany. Słód Krystal. Wziąłem 160 EBC. Jak widzicie, on jest podobny do takiej 150, bym powiedział, karmelu, bo jest jej po prostu odpowiednikiem, nie? 300 nie, bo 300 karmelowy jest ciemny. Tu jest taki w miarę jednostajny. Zdarzają się ciemniejsze ziarna, ale taki w miarę czysty profil, że tak powiem. No i też monachijski typ 2 z szegą. Po prostu z szegą, o dziwo, w miarę czysty. No chociaż nie, no są zanieczyszczenia. Ten z szegą jednak, czy Viking, to jest tańszy słód. Ale co za tym idzie, musimy wziąć pod uwagę, że zdadzą tam się zanieczyszczenia. No i teraz wyjdzie na to, co będzie wrzucone do tego piwa, które tutaj się zaciera. Pięknie opakowane, aż zupełnie niepotrzebny. Centennial USA. To jest chmiel w szyszce, który będzie dany do Hop Spidera, czyli takiego pojemniczka. Jak go nie macie, to nie musi być ten pojemnik, nie? Ale ja go dałem, żeby zachować tą czystość piwa i tak dalej, czyli całe 100 gramów, 10,1 alfa kwasów, chmiel aromatyczny o nutach cytrusowych, piękna sprawa. Ja jeszcze, żeby było śmiesznie, wrzucę dwa takie sweety, cytrusy zielone, on się nazywa, nie wiem, izraelski bodajże, sweet
wcisnę to tutaj, wycisnę, a potem jeszcze spasteryzuję i kolejne dwa wycisnę, spasteryzuję i wleję do fermentacji cichej, do tego piwa. Naprawdę chcę tutaj uzyskać cytrusy. Idealny do piw górnej fermentacji, intensywny aromat USA, ale rok zbiorów to tutaj nie ma. Zbiór 2016. No to ładnie. No to ładnie, no ładnie. No 2016, mamy 17, więc po prostu zeszłoroczny zbiór. Dobrze, że nie 15. Ja bym się załamał. Także taka forma trochę promocji, ale niezapłaconej. Nie tylko twój browar, ale w ogóle homebrewing, coś zamawiałem ostatnio, ale piwko też coś tam brałem, bo nie każdy sklep ma wszystko, co to mnie interesuje. Kurczę, bardzo duża szybkość realizacji. Dobra. Jedziemy z testem. Mierzę wodę. 8, 1, 8, 2, 8, 4, 8, 3, waha się. 8, 3, ustabilizowało się. 8, 3. Ale teraz mierzymy to, co najważniejsze. Czyli pH zacieru. Temperatura 67 stopni. Zanurzam go tak po prostu. 6, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 4. 6,5. Bez mieszania u góry 6,3, 6,2. A, jednak jak zamieszałem to 6,1. Jak mieszam to spada 6,0. No więc dobra, zamieszam, żeby była czysta sprawa i jasna. Przeszkodzę trochę temu zacieraniu. Zamieszałem. Temperatura pewnie lekko spadnie. 6,0. pH też. Nie, 67 stopni. Idę 5,9, 5,8, tak trochę to potrwa. 5,8, 5,7, 5,6, 5,7, 5,6, 5,7, 5,6, 5,6. No dobra, załóżmy, że jest 5,6, tak? Tak przyjmijmy. Teraz biorę strzykawkę. Co jest? Aha, kurczę, ono się, słód wciąga i się, ale tyle nam starczy. Zamykam gar. No i co, i teraz mierzymy pH. O, odstawię tu sprzęty. Mierzymy pasek od 5,2 do 6,8. Czyli taki pasek, który nas interesuje. Dobrze zakrywa obrączkę, jak widać. No dobra, i kapie tutaj. Jak widzicie, pasek ma odczyt i skalę, natomiast ten tutaj środkowe pole jest bez cyferek. I na to pole właśnie kapniemy kropelką zacieru. I to pole zabarwi się i pokażę nam. Cholera, klepnąłem. Zawsze mam z tym problem. I klepię to. I chlapnę na pasek odczytu wyżej. No. 5,5, 5,6 pokazał nam pH-metr. Natomiast ten tutaj chłopak będzie się barwił. Jak widać, już górna skala odpada, więc barwi się w stronę dolnej. Jak myślicie? Ja na razie nie widzę. Widzę tylko w lusterku.
ale sądzę, że to idzie w stronę takiego właśnie 5-5, no 5-5, prawda? Jest komisyjnie zbadany pH-metr? Zależy też jak światło pada, nie? To też mogę tu oszukiwać. Nieświadomie oczywiście. No. I co teraz? Ja myślę, że to kolor, który odpowiada gdzieś tutaj temu. Może tu. Na pewno nie tym dwóm, tylko tym dwóm, nie? Tym dwóm na początku paska. Uważam, że pH-metr zdał swój test, bo pokazuje mniej więcej pasek to samo. To jest właśnie takie... Problem dla daltonistów jest taki pasek. Myślę, że pH-metr będzie pH-metr bardziej jakby czymś obiektywnym. Proszę. Myślę, że pokazuje właśnie takie 5,2. To najniżej, nie? 5,2, 5,5. Gdzieś w tą stronę to idzie. No 5,2 nie. Krótko mówiąc, myślę, że odczyt jest na tyle zbieżny, a browar domowy to na tyle nie apteka, że możemy przyjąć śmiało. Ja bardziej ufam temu. Zasmucę co niektórych. Bardziej ufam temu. Naprawiłem tak w ogóle, bo nie działo. Bardziej ufam temu, czyli przyjmuję, że jest 5,5. Mógłbym teraz to zakwasić, czyli wziąć kwas fosforowy i wpłynąć na to, że pH spadnie do chociażby 5,2. I tak mnie coś korci. Zbliża się do końca czas zacierania. Za chwilę będziemy świadkiem nowoczesnej próby jodowej, na które będzie się składało 6 próbek w porcelance, plus oczywiście pięknie zaklejony jodowy wskaźnik skrobi z centrum piwowarstwa, tym razem, żeby nie było, że ciągle jeden sklep zamknięty komisyjnie. Jak z tym jest dokładnie? No ja uważam, że to jest zbędne. To jest właśnie rzecz, którą nabywamy w hobby, która nie jest niezbędna, aczkolwiek tym początkującym daje spokój sumienia, bo wiemy, że się zatarło. Tutaj wiem, że się zatarło, bo tak, ani zasyp jakiś nie jest skomplikowany, ciemnych słodów nie ma, płatki jęczmienne, płatki owsiane, a więc wszystko to, co ma na celu spowodować jeszcze lepszy odczyt z próby jodowej. Pamiętajmy, że negatywny to pozytywny, jak w teście na HIV. Otwieram komisyjnie. Proszę, strzeliło. Zakraplacz. No taki jest aromat, słuchajcie, jak z wody Jana. Koniec przerwy. Wobec tego podgrzewamy na delikatny maszałcik całą zawartość naszego zacieru. Szukam źródła ognia. Pamiętajcie, dzieci, nie bawimy się, że tak powiem, co ja chciałem w ogóle powiedzieć. Nie bawimy się z ogniem otwartym. Dobra, grzeje. Mam nadzieję, że było widać komisyjne odpalenie gara. Ja się tak spojrzę. Chyba widać. Zacier ładnie się skłaczkował, jeżeli mam tak to określić. Wszystko opadło na dno. Temperatura... 59 stopni. Dałem ciała. No i zrobiłem błąd. Niepotrzebnie ruszyłem, a taka była klarowna brzeczka. Dlaczego? Dlatego, że do odczytu jodowego potrzebna nam jest brzeczka. Ziarno zakłóci odczyt. Pamiętajcie, kochani, do tej próby jodowej na białym talerzyku nie nabieramy ziarna, bo się przestraszycie, bo wam nie wyjdzie. No i wtedy będzie problem, bo będziecie myśleli, że się nie zatarło. Tu jestem przekonany, że się zatarło, no ale nabieram. No i nie mogę nabrać, bo już pierwsze zaciągnięcie i zatykam. Muszę poszukać klarownej brzeczki. O,
ja nie wiem, kurde, sąsiadów nabrało w sobotę na remont. No szlak mnie trafi, szlak. Wolny dzień, a budzi się ryk hipopotama za ścianą. Tak to jest w tych blokach z wielką płytą. Co to, mucha? Nie, myślałem, ciemne ziarno. Się przestraszyłem, że... Nie. Nie no, ciemne ziarno. Się przestraszyłem, że mucha. Dobra, próba jodowa. Kładziemy. Okej, okay, w tej chwili robimy, krótko mówiąc, hash out, czyli podgrzewamy zacier, rozluźniamy go, żeby filtracja, mimo że nie będzie i tak skomplikowana, żeby przebiegła w sposób właściwy, uważając, żeby nie przedobrzyć, czyli nie grzejemy tego na 78 stopni, broń Boże. 70, 72, maksymalnie 75 stopni. Powinniśmy to trzymać tak z 10 minutek na tej temperaturze. Ja już tak troszeczkę mieszam bardziej agresywnie, żeby ta gorąca woda dotarła do każdego ziarenka. Próba jodowa wypadła negatywnie, czyli tak jak oczekiwaliśmy, tak jak ja oczekiwałem, czyli pozytywnie. Są na rynku dwa takie wskaźniki do prób jodowych. Jedne działają tak, że jeżeli nakropiamy kropelki, wkrapiamy je do zacieru, do tej wody, nie do wody z ziarnami, tylko do brzeczki, że tak powiem, nie wody, do brzeczki, bo tylko wtedy będzie niezakłócony odczyt, to się nie zabarwia i wtedy jest ok. A drugi działa tak, że się zabarwia, ale tak na brązowo, delikatnie. On jest stosowany w browarach. W tym drugim, jeżeli i w tym pierwszym, jeżeli zabarwi się na czerwono lub granatowo, to znaczy, że skrobia ma się dobrze i piwo się nie zatarło. Zacier, nie piwo, się nie zatarł. Natomiast jeżeli się w ogóle nie zabarwia lub zabarwia się na taki lekki brąz, to znaczy, że wszystko jest ok, że jak to w górnolotnie jest określane w sklepach piwowarskich, cud zacierania się dokona. Brzeczka już jest, zacier już jest przesunięty do wiadra. Wygląda w ten sposób. Odczekam teraz jakieś, myślę, że 15 minut, żeby się ułożyła warstwa. Ten słód opadnie, wypłynie, już zaczyna zresztą, zobaczcie, pojawiać się u góry przezroczyste sytuacje, sprawy. I w połączeniu przez ten wężyk piwo będzie napływać do fermentora z podziałką. Ta podziałka jest, nie jest niezbędna, bo wysładzam do BLG. Nie do objętości, a do BLG około 8,5, no bo zamierzam osiągnąć 9,42. 8.